Zbliża się rozpoczęcie roku, 1 września, bardzo ważna data dla wszystkich dzieci, rodziców, ale również dla rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Tak jak już wielokrotnie pan minister z całym swoim zespołem pokazują przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego, że nasze szkoły są przygotowane. Zależy nam na tym, aby w odpowiednich obostrzeniach sanitarnych szkoły rozpoczęły funkcjonowanie, uczniowie wrócili do szkół. Zdajemy sobie sprawę z tego, że może być różna sytuacja, jeżeli chodzi o zagrożenie epidemiczne w danych regionach. Dlatego też została podjęta decyzja, którą pan premier już zakomunikował w ubiegły czwartek, że będzie dalej obowiązywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy rozporządzeniem będziemy proponować do 20 września. Oczywiście cały czas będziemy sytuację monitorować w kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i decyzje kolejne będą podejmowane. Komu będzie należał się ten zasiłek, dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będą mogli otrzymać i ubiegać się o niego ci rodzice, którzy mają dzieci do lat 8, a szkoła, placówka, przedszkole, żłobek będą zamknięte i to zamknięcie będzie spowodowane epidemią koronawirusa. Również w sytuacjach, kiedy obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne nie pozwolą, aby uczniowie, dzieci do przedszkoli czy do żłobków mogły w normalnym trybie uczęszczać, wtedy rodzic będzie również mógł wystąpić o takowy zasiłek opiekuńczy. Przypomnę, że ten zasiłek opiekuńczy dodatkowy należy się rodzicom dzieci do lat 8. Jeżeli dzieci mają orzeczoną niepełnosprawność do 16 roku życia, jeżeli mają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym do 18 roku życia, a jeżeli mówimy o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego do 24 życia. Przede wszystkim zależy nam, aby zdrowie, bezpieczeństwo uczniów było zabezpieczone i te działania są podejmowane od początku epidemii koronawirusa, dlatego też zostaje podjęta takowa decyzja. O kolejnych krokach będziemy Państwa informować. Przypomnę, że o taki zasiłek można wystąpić do złożyć oświadczenie u swojego pracodawcy lub jeżeli jest przez osobę prowadzona działalność pozarolnicza, wtedy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i również Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swoich stronach umieści wzór takowego oświadczenia. Kwestia tego zasiłku opiekuńczego, dodatkowego zasiłku, o którym pani minister mówiła, to kwestia, która bardzo często pojawiała się na spotkaniach zarówno z samorządami, dzisiaj na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządy, państwo ministrowie także o ten zasiłek byli pytani. To jest jedna z kwestii, którą chcieliśmy wyraźnie podkreślić, że obowiązuje, że wsłuchujemy się w głosy tych, którzy mówią, co ewentualnie można byłoby zrobić, aby ten powrót był bezpieczny, aby rodzice także w sytuacjach szczególnych dzieci mogli się zaopiekować. Innym przykładem takiego działania są wytyczne dotyczące funkcjonowania przedszkoli w okresie epidemii. Także na dzisiejszym posiedzeniu komisji przedstawiciele samorządów po raz kolejny zwracali uwagę na to, że dotychczasowe wytyczne stosowały dosyć rygorystyczne zasady. My i tak te zasady już poluzowaliśmy na wniosek Ministerstwa Edukacji. One na początku lipca zostały nieco zliberalizowane. Wystąpiliśmy ponownie do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o rozważenie możliwości zmniejszenia tego metrażu, który powinien przypadać na jedno dziecko. I mamy tu na szczęście pozytywną odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego. Za chwilę takie wytyczne zostaną podpisane i dzięki temu ta powierzchnia na jedno dziecko będzie mniejsza i w związku z tym więcej dzieci będzie uczęszczać na zajęcia do przedszkola. Część tych norm zostaje podobna, czyli w przypadku niewielkich grup od 3 do 5 dzieci taka sala powinna mieć 15 metrów kwadratowych, w przypadku kolejnych dzieci powinno być to co najmniej 2 metry kwadratowe i przyjmuje się, i to jest poważna zmiana, przyjmuje się, że taki metraż mniej więcej na jedno dziecko powinien wynosić 1,5 metra kwadratowego.
we wcześniejszych wytycznych te normy sięgały nawet 2 lub 2,5 m². Samorządy zwracały nam uwagę na to, że przy takich ograniczeniach duża część dzieci nie będzie mogła korzystać z opieki przedszkolnej. Przy tych obostrzeniach można spokojnie realizować opiekę przedszkolną na podobnych zasadach, jak to miało miejsce wcześniej. Wyraźnie też główny inspektor sanitarny wskazuje na to, że te 1,5 m² na dziecko to nie musi być co do centymetra. Jeżeli będzie różnica 0,5 m² czy 1,5 m², to spokojnie można uznać, że jest to mniej więcej te 1,5 m² przy całej powierzchni kilkudziesięciu, 40 czy 35 m². Bardzo często pojawiały się również pytania dotyczące tego, co dzieje się w placówce edukacyjnej, gdy pojawia się zakażenie wirusem bądź podejrzenie zakażenia wirusem. Tu, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, do działania powinien przystąpić Państwowy Inspektor Sanitarny. Po pierwsze jednak, gdy rodzic uzyska informację, w domu zauważy, że dziecko ma podwyższoną temperaturę, źle się czuje bądź ze szkoły uzyskał taką informację i po informacji ze strony dyrektora szkoły bądź wychowawcy odbiera dziecko ze szkoły, no to po pierwsze, co powinien zrobić oczywiście, to udać się do lekarza bądź uzyskać teleporadę, tak aby zastanowić się, co robić dalej. Lekarz oczywiście w rozpoznaniu medycznym, w kontakcie z inspektorem sanitarnym podejmują działania, które mają stwierdzić, czy takie dziecko ewentualnie jest zakażone, czy nie. Jeżeli w wyniku testu okaże się, że dziecko nie jest zarażone, nie jest nosicielem, wówczas dziecko, osoba dorosła, bo dotyczy to także osób dorosłych, wraca po prostu do swoich zajęć, do swojej pracy. Jeżeli wynik byłby dodatni, wówczas dyrektor szkoły składa wniosek o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o to, co dalej robić z zajęciami w szkołach. I wówczas powiatowy, Państwowy Inspektor Sanitarny przygląda się sytuacji w szkole, prowadzi takie dochodzenie epidemiologiczne, sprawdza krąg osób, które miały styczność z osobą zarażoną i te osoby będą musiały udać się na kwarantannę. Na tej kwarantannie, tak jak i w przypadku każdego innego miejsca, czy to dzieci, czy dorośli, pozostają przez 2 tygodnie, chyba że w trakcie tej kwarantanny odbyłyby się testy, jeżeli byłby wynik pozytywny, to wówczas oczywiście dziecko może spokojnie wrócić do szkoły, rodzice do pracy. Jeśli chodzi o funkcjonowanie szkoły, Państwowy Inspektor Sanitarny wydaje opinię, czy to zagrożenie jest duże, obejmuje tylko grupę uczniów i czy w związku z tym przechodzi szkoła na wariant B, czyli ten system mieszany. Część uczniów pozostaje w szkole, część przechodzi na kształcenie stacjonarne, bądź mniejsze grupy uczniów uczestniczą w kształceniu stacjonarnym, a druga część grup uczestniczy w kształceniu zdalnym. Czy jest to zagrożenie poważne i wówczas cała szkoła przechodzi na ten wariant C, czyli na wariant nauki zdalnej i całkowitego zakończenia zajęć stacjonarnych. Mówiliśmy Państwu o tym, że staramy się odpowiadać na bieżąco na kolejne pytania, które do nas docierają. Dziś kolejna porcja przykładowych odpowiedzi, które najczęściej do nas, do kuratorów, do inspekcji sanitarnej docierają. Ta podstawowa zasada, o której już kilkakrotnie mówiłem, ale chyba nigdy dosyć przypominania jej, ona powinna dziś szczególnie być przez rodziców przestrzegana. Pamiętaj, że posyłaj swoje dziecko do szkoły, do przedszkola tylko wtedy, gdy jest zdrowe. Gdy nie widzisz zauważalnych objawów kaszlu, podwyższonej gorączki, bólu mięśni, utraty węchu lub smaku, bo to może oznaczać, że dziecko, zwłaszcza ten ostatni element,
który dosyć często w informacjach GIS-u się pojawia, może to oznaczać, że dziecko może być zakażone koronawirusem i wówczas trzeba powiadomić nie tylko lekarza, ale także Państwową Inspekcję Sanitarną. Jeżeli są to nieco słabsze objawy, ale dziecko źle się czuje, bezpieczniej i dla niego, i dla jego kolegów, koleżanek będzie, jeżeli pozostanie w domu, my skontaktujemy się jako rodzice z lekarzem i posłuchamy jego rady, co dalej z dzieckiem robić. Pytanie, które bardzo często się pojawia, to co zrobić z uczniami, gdy jeden z nich, jedno z dzieci zostanie zakażony. Wtedy wyraźnie mówimy to, o czym mówiliśmy na tym schemacie. Dziecko zakażone i członkowie jego rodziny podlegają kwarantannie. Jeżeli nie ma badania w trakcie kwarantanny, nie ma testu, to przy braku poważniejszych oznak choroby, kiedy i dziecko, i rodzice czują się dobrze, po prostu odbywają kwarantannę do końca, do 14 dnia i po zakończeniu kwarantanny, jeżeli nic się nie wydarzyło, nie ma poważnych objawów chorobowych, dziecko spokojnie może wrócić do szkoły. Kiedy rodzice mogą wysłać dziecko do szkoły? Mówiliśmy już o tym. Po pierwsze, wtedy, gdy uczeń jest zdrowy. Po drugie, kiedy domownicy nie przebywają na kwarantannie. No bo jeżeli rodzic jest podejrzewany o to, że może być nosicielem choroby bądź może mieć za chwilę poważniejsze objawy tej choroby, to prawdopodobne, że dziecko mogło się także zarazić i oczywistym jest, że takie dziecko również nie powinno uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. Co uczeń powinien wiedzieć przed pójściem do szkoły? Tu można przypomnieć ten obrazek, który kolportowaliśmy do szkół, gdzie mówimy o takich 10 złotych poradach. Wyraźnie mówimy o tym, że także dziecko musi pamiętać o tym, aby umyć ręce, gdy przychodzi do szkoły, może je zdezynfekować. Także gdy korzysta z toalety, gdy spotyka się z innymi ludźmi, dobrze, aby zajrzało, uruchomiło umywalkę, umyło ręce mydłem, wytarło ręcznikiem. Gdyby ktoś kichał, to najlepiej w rękaw, tak aby nie zarażać innych. Przypominamy o tym, że dziecko powinno używać swoich przyborów, swoich podręczników, swoich zeszytów. Nie powinno dzielić się tymi swoimi przedmiotami z innymi dziećmi, aby utrudnić ewentualne rozprzestrzenianie się choroby. No i żeby dziecko nie zabierało także niepotrzebnych przedmiotów ze sobą. To ma znaczenie nie tylko i wyłącznie epidemiczne, ale to związane jest również z ciężarem tornistra. Państwo także o to często pytali. My, gdy przyglądaliśmy się, co czasami dzieci zabierają ze sobą do szkoły, no to byliśmy mocno zdziwieni i warto, aby rodzice też o tym pamiętali i ten tornister przejrzeli, także ze względów epidemicznych. Jeśli chodzi o przesunięcie o 2 tygodnie rozpoczęcia roku szkolnego, no jak rozumiem, ZNP ma jakieś tajne dane, które mówią o tym, że w trakcie wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży tysiące młodych ludzi zachorowało na COVID-19 i w związku z tym jest groźba rozprzestrzeniania się tej choroby, gdy wrócą do szkoły. Ja takich danych nie mam i w mediach także nie zauważyłem, abyście Państwo alarmowali, że takie masowe zachorowania się pojawiły. W związku z tym domniemamy, i to jest także domniemanie ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, że wakacje odbyły się w zasadzie bezpiecznie, nie ma tam większej skali zachorowań i w związku z tym nie ma żadnego powodu, aby akurat z takiej przyczyny opóźniać rozpoczęcie roku o 2 tygodnie. Jeśli chodzi o masowe testowanie, to w zasadzie jest także działka głównego inspektora sanitarnego, ale przypomnę, że on wielokrotnie już mówił, że testowanie pojawia się wtedy, kiedy są wskazania epidemiologiczne, aby daną osobę czy daną grupę osób przetestować. W GIS i Ministerstwo Zdrowia wyraźnie wskazują, że takimi pracownikami są na przykład pracownicy medyczni, bo oni rzeczywiście są bardziej narażeni. Natomiast na razie w żadnym kraju europejskim, w żadnym kraju na świecie żadne zalecenia nie wskazywałyby na to, że nauczyciele mają być poddani masowym testom. Główny inspektor sanitarny przekazuje w tej chwili bardzo dokładne wytyczne, w jakich wypadkach należy wydać pozytywną opinię w przechodzeniu na wariant B lub wariant C.
Natomiast jednocześnie główny inspektor sanitarny wyraźnie wskazuje, że sam kolor żółty lub czerwony jest pewnym kolorem umownym, wprowadzonym przepisami, natomiast nie oznacza automatycznie, że w każdej placówce jest ogromne zagrożenie epidemiczne. Natomiast oczywiście przy pojawieniu się tego koloru żółtego lub czerwonego, powiatowy inspektor sanitarny powinien mieć wzmożoną czujność i kontaktować się z dyrektorami szkół, tak aby wyjaśniać wszystkie wątpliwości na bieżąco. Poproszę kolejną osobę, zapraszam. Dzień dobry, Joanna Mąka z Radio Z. Ja mam takie pytanie, które też gdzieś ZNP porusza, to znaczy chodzi o problem dotyczący nauczycieli, którzy uczą w kilku placówkach i taki problem, że ci nauczyciele przemieszczający się między różnymi szkołami mogą mieć problem z zachowaniem, z dostosowaniem się do reżimów sanitarnych panujących w szkołach, ponieważ po pierwsze w tych szkołach mogą być różne zalecenia, różne obostrzenia, ponieważ nie ma ich ujednoliconych i to jest pierwsze pytanie, czym jest taka szansa, żeby je ujednolicić, a druga rzecz, jak rozwiązać problem tych przenoszących się między szkołami nauczycieli? To od razu pytanie, czy nauczyciel, który pracuje w dwóch lub trzech szkołach, bo rzeczywiście jest taka grupa kilku lub kilkunastu procent nauczycieli, nie jest to masowe zjawisko i ono w tej chwili jest mniejsze niż jeszcze kilka lat temu. ZNP mówi o 100 tysiącach nauczycieli. No to jak zwykle, ja pamiętam, że ZNP wielokrotnie podawał różne liczby, liczby strajkujących, liczby głodujących, liczby zwalnianych nauczycieli, miało być 100 tysięcy zwolnionych nauczycieli, okazało się, że kilka tysięcy nauczycieli więcej pracuje, więc ja bym bardzo ostrożnie podchodził do danych, które akurat ta grupa polityczna przekazuje, tak samo jak chociażby dane o masowych zachorowaniach na wakacjach. Przed chwilą mówiłem o tym, że państwo empirycznie są w stanie się przekonać, że akurat ta obawa ZNP nie ma za bardzo potwierdzenia w faktach. Natomiast co z nauczycielem, który pracuje w dwóch na przykład miejscach pracy? No, powinien zachować te przepisy, które go dotyczą. Większość, przytłaczająca większość przepisów we wszystkich szkołach i placówkach edukacyjnych jest ta sama. Nie przychodź chory do szkoły i wszędzie to samo obowiązuje. Każdego nauczyciela i każdego pracownika tak naprawdę. Jeżeli czujesz się zagrożony, używaj środków ochrony osobistej, czyli maseczki bądź przyłbice, a ona się wydaje łatwiejsza do użycia, bo łatwiejszy jest kontakt werbalny. Myj ręce, dezynfekuj ręce, gdy wchodzisz do szkoły. Wszędzie te same zasady obowiązują, więc nie za bardzo wiem, o jakich różnych przepisach ZNP mówi. Na przykład o tym, że w niektórych szkołach obowiązują maseczki w różnych momentach. Na przykład nauczyciele każą dzieciom założyć na maseczki, nie wiem, podczas apeli czy podczas... Ale to uważa pani, że nauczyciel jest na tyle mało inteligentny, że nie jest w stanie zrozumieć zasad bezpieczeństwa w dwóch szkołach, jeżeli się one różnią w jednych lub dwóch punktach? Ja pytam, nie oceniam. Dlatego ja pytam, bo pytanie z ZNP wydaje mi się dosyć dziwne. Natomiast jeśli chodzi o samą osłonę nosa i ust, my zastanawiamy się nad tym, czy jednak nie wprowadzić obowiązku noszenia zasłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych. Przynajmniej w tych największych szkołach wydaje się, że ma to uzasadnienie. I to jest także nasza odpowiedź na postulaty zgłaszane z różnych środowisk. Porozumiewamy się z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym i być może wprowadzimy takie zalecenie obowiązkowo. W mniejszych szkołach wydaje się, że zagrożenie jest dużo mniejsze i tam być może takiego obowiązku nie będzie, ale różnice między przepisami bezpieczeństwa i higieny w poszczególnych szkołach nie będą między sobą się bardzo różniły, także nauczyciele pracujący w dwóch lub trzech miejscach na pewno sobie spokojnie z tym poradzą, a jeżeli nauczyciel na przykład z własnej woli chce założyć przyłbicę, to przecież nikt mu nie zabroni, bo przy obecnych rozwiązaniach jest to możliwe. Dziękuję. Poproszę kolejne pytanie, zapraszam. Dzień dobry, Aleksandra Rzeczek, TVP Info i mam pytanie do pani minister. Skąd ta data 20 września, jeśli chodzi o przedłużenie tego zasiłku opiekuńczego? Czy to, nie wiem, obawiacie się państwo, że takich sytuacji, kiedy rodzice będą musieli przejść na kwarantannę, będzie więcej? Dlaczego na przykład nie do końca września? Przyjmujemy taką datę. Zazwyczaj wprowadzaliśmy dodatkowy zasiłek opiekuńczy na 2 tygodnie. Teraz kończymy 20 września, czyli niedzielą, żebyśmy mogli płynnie go przedłużać. Także przede wszystkim wynika to z możliwości analizowania tego, co będzie się działo, jeżeli chodzi o żłobki, przedszkola i szkoły.
Dziękuję. Czyli jest taka możliwość, że on znowu zostanie przedłużony w zależności od tego, jak będzie sytuacja epidemiczna wyglądała? Oczywiście cały czas zasiłek, dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony już pierwszą ustawą covidową i ten zasiłek wprowadziliśmy wtedy na 2 tygodnie i on był przedłużany. Przedłużany z tego względu, że cały czas monitorujemy i obserwujemy i jak najbardziej data 20 września to nie jest data graniczna, że dalej tego zasiłku nie będzie. Cały czas będziemy monitorowali sytuację, która jest w kraju i podejmowali stosownie wcześniej decyzje, aby poinformować rodziców, zapewnić spokój w zabezpieczaniu opieki, natomiast warunki tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostały już przez nas określone. Dziękuję. Zapraszam, kolejna może redakcja. Warto dodać, że ta analiza sytuacji epidemicznej dotyczy także innych przepisów. My choćby mówiąc o przedszkolach też pokazywaliśmy, że reagujemy na zmieniającą się sytuację epidemiczną i podobnie będzie z innymi zasadami. Mówiliśmy o tym, że państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni spotykają się z dyrektorami szkół w poszczególnych powiatach. Część spotkań już się odbyła, część jeszcze jest przed nami i tam będą w szczegółach dyrektorom przekazywali informacje, w jakich sytuacjach będzie decyzja pozytywna o przejściu na model B bądź na model C. Tak jak główny inspektor sanitarny wielokrotnie już mówił, samo pojawienie się koloru nie oznacza jeszcze z automatu decyzji o przejściu na przykład na model C lub na model B, bo to będzie zależało od sytuacji nie tylko w samym powiecie, ale także od tego, jaka jest sytuacja w konkretnej placówce oświatowej. Natomiast można będzie zawiesić zajęcia w niektórych szkołach, jeżeli będzie duże zagrożenie epidemiczne i jeżeli powiatowy inspektor sanitarny uzna, że tam rozpoczęcie roku szkolnego, czy zajęcia stacjonarne przynajmniej, powinny się rozpocząć tydzień później na przykład, bo tak będzie bezpieczniej dla dzieci. Ale też będą decyzje podejmowane przez poszczególnych powiatowych inspektorów sanitarnych. Tak, rzeczywiście wprowadziliśmy dodatkowe zapisy, które będą działały wstecz, a więc tym matkom, które w wyniku obniżenia wymiaru czasu pracy straciły w związku z tym wysokość też naliczonego zasiłku macierzyńskiego. Taki projekt został wprowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 10 września Komisja Senacka będzie obradowała nad tym punktem w ustawie, także jak najbardziej idziemy w tym kierunku, aby wspomóc polskie rodziny, wspomóc mamy. A pani minister, tylko dopytam, w takim razie to będzie, rozumiem, powrót do starych zasad naliczania, tak? Czyli tak jak to było wcześniej robione i w której ustawie to się znajdzie? Przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o naliczenie, to nie chodzi o powrót do starych zasad, tylko przede wszystkim chodzi o to, że nie będzie obniżony wymiar czasu pracy nie będzie miał przełożenia na naliczenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, dla mam. I w której ustawie to będzie? Jest to w ustawie, która jest procedowana przez Senat. Jest to zmiana, którą wprowadziliśmy w ustawie o turystyce, między innymi o turystyce. Dziękuję bardzo. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że w przedszkolach przy liberalizacji zasad przyjmowania nie zwiększyła się zachorowalność. To są nieliczne przypadki zachorowań i najczęściej są to osoby, które gdzieś na zewnątrz, poza przedszkolem zaraziły się od kogoś innego i z tego powodu zamykane są przedszkola, chyba w Kobyłce, z tego co pamiętam był taki przykład, ale to są pojedyncze przedszkola. Okazuje się więc, że te mechanizmy zapobiegawcze rozprzestrzeniania się choroby właściwie funkcjonują, bo zarażenie nawet jednego pracownika nie oznacza, że inni pracownicy również się zarazili, a dzieci także masowo zachorowały i te mechanizmy są skuteczne. To dlatego między innymi mogliśmy po raz kolejny nieco zliberalizować te przepisy, a ponadto opinie Międzynarodowej Europejskiej Organizacji Zdrowia i CDC wyraźnie wskazują na to, że dzieci najmłodsze dużo słabiej zapadają na tę chorobę, są dużo słabszym nosicielem i to nam pozwoliło podjąć tego typu działania. Kolejna redakcja, zapraszam. Karolina Mózgowiec, Polska Agencja Prasowa. Mam pytanie o to, czy będzie ułatwiony kontakt dla szkół z sanepidem. Wiadomo, w weekendy może to być ten kontakt utrudniony, czy wieczorem, czy będzie określony czas na odpowiedź sanepidu. I rozumiem, że musi być złożone podanie przez dyrektora szkoły o to, żeby uzyskał odpowiedź. Co dalej?
wytycznych są odpowiedzi na te pytania, ale dobrze pani pyta, bo to ważna informacja. Po pierwsze mówimy o tym, że to wydawanie opinii ma być jak najmniej sformalizowane. Więc ponieważ zdrowie dzieci, nauczycieli, pracowników z naszego punktu widzenia jest najważniejsze, mówimy wyraźnie w wytycznych, że może być to na przykład kontakt telefoniczny, mailowy. Nie musi być żadne oficjalne podanie. Potem najwyżej dyrektor już po fakcie sporządzi jakąś notatkę i podobnie odpowiedź powiatowego inspektora może być w podobnej formule udzielona. Jeżeli będzie więc informacja o zakażeniu dziecka, no to rozumiemy, że państwowy inspektor sanitarny będzie błyskawicznie podejmował decyzję, tak aby ochronić pozostałe dzieci i pracowników szkoły. I kontakt z sanepidem, tu zgadzamy się, że czasami mogły być problemy, stąd dyrektorzy szkół otrzymają dodatkowe numery telefonów, takie nazwijmy czerwone telefony, dzięki którym będą mogli bezpośrednio i szybko skontaktować się z powiatową stacją sanitarną. Jeszcze jedno pytanie. Kiedy może być decyzja w sprawie obowiązkowego noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych? Jutro lub pojutrze poinformujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze chciałabym zadać jedno, jeżeli możemy. To już ostatnie, pani redaktor, zapraszam. Dobrze, to chciałam dopytać jeszcze o szkoły sportowe, bo tutaj Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoich wytycznych zaleca rezygnację podczas zajęć WF-u ze sportów kontaktowych na rzecz sportów niekontaktowych. Co w takim razie ze szkołami sportowymi, co z klasami sportowymi, które w tych sportach kontaktowych się specjalizują, na przykład piłka ręczna? Co z funkcjonowaniem takich klas i szkół? To też dobre pytanie, ale to można logicznie wywieść z tych wytycznych, które myśmy już wydali. Po pierwsze zakładamy, że okres przechodzenia na kształcenie zdalne nie będzie trwał zbyt długo, więc ten powiedzmy 2 tygodnie kwarantanny, kiedy szkoły przychodziły na kształcenie zdalne, to jest ten okres, po którym wrócą także zajęcia z WF-u. Rozumiemy również, że przygotowanie, nie wiem, piłkarza ręcznego czy koszykarza ma także takie przygotowanie ogólnokondycyjne, sprawnościowe, szybkościowe i spokojnie można korzystać z innych sportów. Badminton na przykład jest taką dyscypliną wszechstronną. Bieganie, podnoszenie ciężarów czy nawet spacer także może pozwolić utrzymać kondycję. Z naszego punktu widzenia zdrowie, bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli, ich rodzin jest dużo ważniejsze niż akurat wynik sportowy w najbliższych 2 czy 3 miesiącach. Ale będą jakieś specjalne wytyczne dla szkół sportowych? Nie, tak jak mówię, można je wyciągnąć z ogólnych wytycznych. One obowiązują także szkoły sportowe.